Marszałku, Wysoka Izbo. W wyniku wieloletniego konfliktu z sąsiadami rolnik z Grodziska pod Łodzią musi zapłacić ponad 100 tysięcy złotych odszkodowania za to, że jest rolnikiem. Sąd apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wcześniejsze orzeczenie sądu niższej instancji, uznając, że działalność hodowlana rolnika w nadmierny sposób obciąża otoczenie nieprzyjemnymi zapachami. Sprawa, która się ciągnie od 13 lat, jest przestrogą dla polskich rolników, którzy mogą się spotkać z podobnymi wyzwaniami. W sąsiedztwie coraz częściej pojawiają się osoby z miast, z metropolii, robią zabudowę mieszkaniową. Rolnik, który prowadzi gospodarstwo odziedziczone po rodzicach, został zobowiązany nie tylko do wypłaty odszkodowania, ale także do wykonania szeregu działań mających na celu ograniczenie uciążliwości emisji zapachowej. Wysoka Izbo, uprzedzałem o tym w tej kadencji Sejmu, ale obecnie rządzący bagatelizowali sprawę i stało się. Dla sądu nieistotne było, że gospodarstwo istnieje i działa w tym miejscu od wielu pokoleń i zawsze były w nim hodowane świnie, krowy i kury. Ważniejszy okazał się interes nowo osiedlonych we wsi mieszkańców, którzy przenieśli się tu z miasta. Oni mieli świadomość, że gospodarstwo istnieje i działa, gdy kupowali działkę i stawiali domy. Zgodnie z wyrokiem rolnik powinien zasadzić wokół swojego gospodarstwa pas zieleni, który jego zdaniem może utrudnić dostęp do silosów i obsługę maszyn rolniczych. Sąd zalecił również zastosowanie w produkcji zwierzęcej materiałów o obniżonej emisji zapachów, co może być trudne do zrealizowania przy hodowli świń, szczególnie w kontekście ograniczenia zużycia wody przy myciu chlewni. Wysoka Izbo, hodowla działa na wsi od kilku pokoleń. Gdy w sąsiedztwie osiedlili się miastowi, poddali go do sądu, bo im to ta trzoda po prostu cuchnie. Sąd skazał hodowcę i każe mu zapłacić 100 tysięcy złotych odszkodowania. To nie jest sprawiedliwość, to jest niegodziwość i walka z polskim rolnikiem. Zwracam się do ministra sprawiedliwości i rolnictwa o pilne podjęcie działań w tej sprawie. Dziękuję. Dziękujemy. Pan poseł Grzegorz